Moim zdaniem każdy może zostać informatykiem, tylko oczywiście musi w to włożyć bardzo dużo własnej pracy. To nie jest tak, że informatyka, na której się chce już żyć i z której się chce zarabiać duże pieniądze, jest prosta i łatwa. To tak na pozór wygląda. Wszędzie jest tak, że jeżeli ktoś umie więcej, lepiej coś realizuje, w sposób naturalny osiąga lepsze sukcesy, patrz, również sukcesy finansowe. Dlatego uważam, że jeśli ktoś jest bardzo zdeterminowany, może być mniej zdolny, może się nauczyć być dobrej informatyki, bo to rzeczywiście później praktyka buduje bardzo, bardzo wiele. Spotykałem informatyków, którzy byli genialni, naprawdę. Robili wspaniałe algorytmy, ale byli potwornie chaotyczni. I później, jeżeli ten algorytm był zrobiony, on funkcjonował przez jakiś czas, a później trzeba zrobić w nim poprawkę, to koniec. Ten genialny programista się kompletnie gubił. On po prostu nie pamiętał, co pół roku temu napisał, jak, dlaczego to napisał i było koszmarne. Natomiast byli bardzo tacy dobrzy warsztatowi, jak mówiliśmy, informatycy, którzy byli może mniej genialni, ale ich produkty programowe były w efekcie lepsze, dlatego że one były stabilne, one były dobrze przemyślane, później były łatwo modyfikowalne, także ten geniusz jest oczywiście niezbędny, ale niezbędna jest praca, niezbędne jest rzeczywiście doświadczenie zawodowe. Czy to jest dobry zawód na przyszłość? Zdecydowanie jest to dobry zawód na przyszłość. Ja nie będę podawał w tej chwili kwot, jakie informatycy mogą zarabiać, ale jeśli popatrzylibyśmy chociaż na to, na ogromny sukces choćby firmy Apple, która stała na oprogramowaniu, na Microsoft, tam ludzie, którzy budowali, widać wyraźnie, o jakich możemy mówić. Środka oczywiście to jest niepowtarzalne w taki sposób, jak to zrobiły kiedyś tamte pionierskie na tamte okres czasu firmy, ale popatrzmy, że świat cały czas idzie również w tym kierunku, bo nie tak dawno przecież zelektryzowała nas taka informacja, że choćby Chiny zbudowały własny system operacyjny, czyli zatrudnili, nie wiem, kilkanaście tysięcy swoich programistów i zrobili bardzo konkurencyjny system dla firmy Microsoft. Czy to w efekcie później się sprawdzi? Zobaczymy. Niewątpliwie jest to zawód przyszłości cały czas. Dlaczego mówię o tym, że to zawód przyszłości? Otóż mówimy sobie bardzo wyraźnie, że najbardziej dynamicznym sektorem w ogóle gospodarki to jest sektor rozwoju tej cyfryzacji czy elektroniki, jakbyśmy chcieli powiedzieć. Nie wiemy, kiedy to stanie. Czy my kiedyś powiemy, że kolejne komputery już nie powstaną? Czy widzimy granice i bariery? Dlatego nie. Raczej widzimy to, że rozwój tej techniki generuje powstawanie kompletnie nowych zawodów, które nie istnieje jeszcze w tej chwili. Mówi się, ile zawodów znika, to widzimy. Ile zawodów znika kompletnie, a powstają nowe. I większość powstawianych nowych zawodów to są zawody związane w jakiś sposób z takim ogólnym określeniem STEM, czyli tymi naukami matematyczno-inżynieryjno-informatycznymi. To jest niezwykła przyszłość. Mówi się według raportów Unii Europejskiej, że do roku 2015-2016 będzie brakowało w krajach Unii Europejskiej około 800 tysięcy specjalistów właśnie z tejże dyscypliny. W sytuacji, gdy bezrobocie ludzi młodych w Hiszpanii to jest prawie 50% w tej chwili. Jeśli natomiast powiemy, że tych informatyków, którzy sobie naprodukowało się za dużo, to pewnie dobrze, dlatego że wtedy powstanie konkurencja na rynku i jakość pracy będzie większa. Także mówiąc, czy to jest zawód, w który warto inwestować? Warto. Apeluję do wszystkich rodziców. Słuchajcie, rodzice, uczcie dzieci. Wskazujcie im ten zawód jako zawód dla waszej przyszłości.